Ukraińska rafineria w płomieniach. Rosjanie zaatakowali z morza Ukraińska rafineria w płomieniach. Grat rosyjskich pocisków. Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Obrony Rosji, siły Kremla przypuściły atak na ukraińską rafinerię w Kremieńczuku. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz nagrania z ataku. Widać na nich płonące obiekty. Komunikat Ministerstwa Obrony Rosji pojawił się w piątek 13 maja nad ranem. Ukraina. Rosyjski atak na rafinerię. Siły zbrojne Rosji uderzyły w rafinerię w Kremieńczuku w centralnej Ukrainie. Zniszczono jej moce produkcyjne oraz magazyny paliwa, czytamy w oświadczeniu, które cytuje agencja Reutersa. Dodatkowo, resort obrony Rosji przekazał informacje o zestrzeleniu samolotu Su-27 w rejonie obwodu Charkowskiego. Agencja Reutersa podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości raportu. W sieci pojawiają się jednak zdjęcia oraz nagrania wskazujące na prawdziwość doniesień o ataku na ukraińską rafinerię. Do sieci trafiło także nagranie opatrzone logiem prokremlowskiej agencji Rianowosti. Widać na nim okręt wojenny, z którego miały być wystrzelone rakiety, które spadły na rafinerię w Ukrainie.